Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy i w dzisiejszym odcinku challenge, który no totalnie nie mam pojęcia, czy jest w ogóle możliwe do zrobienia, czyli od 10 zł do kosy. Dzisiaj troszkę inaczej podejdziemy do tego challenge'u, ponieważ przygotowałem sobie właśnie skrzynkę od 10 zł do kosy. No i taka właśnie jedna skrzynka kosztuje 10 zł. Mamy tutaj do trafienia oczywiście kosę na tutaj lekko ponad 2%, więc oczywiście otworzymy sobie 47 skrzynek, bo na tyle mi mój budżet dzisiejszy pozwala. No i dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy taki tutaj, że tak powiem, rodzaj wykonywania tego challenge'u też wam odpowiada, czy po prostu wolicie, jak mam stricte daną kwotę i potem sobie coś właśnie w tej kwocie kminimy. Ale myślę, że taki właśnie challenge, gdzie mamy jedną skrzynkę za tą samą kwotę, myślę, że raz na jakiś czas też nie zaszkodzi. Oczywiście przypominam o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz na Discorda, dołącz, bo na Discordzie, stary, no warto dołączyć, bo trwa aktualnie giveaway oczywiście. Dla osób, które na Discordzie są, wystarczy, że wejdziesz sobie na kanał, ustrzel skina i masz oczywiście szansę sobie tam skina wygrać. Wystarczy tylko, że klikniesz, nic nie musisz robić. No i oczywiście, jak chcesz tego skina wygrać, no w sensie tego, co na filmie jest, no to oczywiście użyj kodu Croxy na GeForce Skinsie i jako oczywiście osobą pełnoletnią jesteś. Logujesz się wtedy z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście kod promocyjny i tutaj kodzik Croxy przez Vikes sobie wpisujesz. Masz 5% więcej wtedy do każdej wpłaty, możesz kodu używać dowoli. No i oczywiście skrzyneczka Star za free i również możesz sobie na GeForce Skinsie dzienny bonus odbierać. Jak myślicie w ogóle, czy taki 10 zł, czy taka skrzynka z 10 zł jest w ogóle w stanie tą kosę nam wypluć? Ja wiem, że to jest no lekko ponad 2%. 2,5 prawie i często na takim low procencie te itemy trafiałem, ale jednak to jest skrzynka, no to jest stricte taka procentóweczka, bym powiedział, a jak oczywiście ja się decyduję na otwieranie skrzynek procentowych, no to jednak trochę więcej tych procentów jest, nie? A na takie kurcze właśnie 2,5%, no to kurcze dosyć rzadko spoglądam, bo wiem, że to jest taka skrzynka, no gdzie raczej musimy jakąś tam sumkę wydać, żeby w końcu nam ten item poleciał. No wiadomo, no zależy otwarta, no raz poleci ci, nie wiem, po 10 otwarciu, a raz ci poleci po, nie wiem, 200 na przykład. No i wtedy kwestia tego, czy jest to opłacalne, no to tak troszkę, że tak powiem, do interpretacji własnej. Zależy oczywiście, po ilu tych skrzynkach by się nam udało zdobyć. Generalnie, no jak mamy 2%, no to, kurczę, no wydaje mi się, że wydając te prawie 500, że jedna koska tutaj chociaż powinna spaść. No jeżeli spadłyby dwie, no to już w ogóle fenomenalnie. 31, 32 otwarcia w sumie nam jeszcze zostały, więc zobaczmy, jak nam pójdzie. No jest to sporo otwarć, tak? Może tutaj zaraz sobie przyspieszymy coś, żeby nie trwało to nie wiadomo ile. Rzuciłem też w ogóle fajną naklejkę taką, żeby kurczę, tak nie wiem, chociaż trochę się uśmiechnąć, jak ją trafię, chociaż no podejrzewam, że... Patrz! Mamy to! Ej! Zrobiłem kosę z dyszki, stary. W końcu. W sensie, no jest to inny rodzaj tego challenge'u, tak? No ale jest kosa? No jest kosa, stary, więc zostawiamy ją sobie. No i o to właśnie chodzi. Zobacz, włączyłem w ogóle dwa otwarcie na raz i od razu tą kosę udało nam się zdobyć, więc fantastycznie tutaj, no wyczułem chyba coś, coś mi się tak wydaje. Zobaczmy dalej, bo mamy jeszcze oczywiście... Nie! Co ty gadasz, ty? Dwie kosy w jednym otwarciu? Za 10 zł? Nie, powiem tak, nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. Jakby ja totalnie wątpiłem w to, że z tej skrzynki za 10 zł uda nam się tę kosę zdobyć. No ale tutaj, no nie dość, że spadła pierwsza, no to potem stało się coś, co ja pierwszy raz na oczy widzę, stary, żeby ze skrzynki za 10 zł, gdzie mamy na kosę 2,420%, w ogóle przypadkowym się tu ustawiłem, serio, totalnie jakby nie spojrzałem na tą końcówkę tych procentów. Ale no pierwszy raz coś takiego widzę, stary, żeby w jednym otwarciu poleciały aż dwie kosy. To jest coś niesamowitego. Zobaczmy teraz trzy na raz otwarcia. No, jest kolejna kosa, stary. Ja nie wierzę. Mamy cztery kosy, stary, zrobione. To jest... Nie wiem, to jest jakaś skrzynka zepsuta. Jak oczywiście chcecie ją otworzyć, no to możecie sobie wyszukać od 10 zł do kosy, ale no powiem tak, no wow, po prostu wow, co tu się dzieje dzisiaj? Naprawdę coś fenomenalnego. 87 zł, tyle mi jeszcze zostało. No to machnijmy 4 na raz teraz, tą skrzynieczkę oczywiście. I czy będzie chociaż jedna tutaj? No niestety nie będzie, ale możemy jeszcze sobie zakręcić właśnie 4 na raz, na 5 nas niestety nie stać. No ale zobaczmy, czy coś tu się wydarzy jeszcze na koniec. No niestety nie, no ale
ale no, czy ja mogę narzekać, stary? Czy ja mam prawo narzekać? Mając 4 kosy zrobione z niecałych 500 zł, stary. Mogę je sprzedać za 1400 zł. No fantastyczny profit dało nam się zrobić. I zobacz, nawet te tańsze skrzynki trzeba po prostu mieć farto tak naprawdę. Jak możesz zobaczyć, kurczę, zrobienie kosy z mniejszej sumki też jest naprawdę możliwe. Wiadomo jak to jest, możesz sobie na przykład otworzyć kilkaset takich skrzynek i kosy nie trafisz, a przyjdzie ci gościu, który otworzy sobie jedną i se trafi, tak? Więc tak to oczywiście wygląda. Ja to sprzedałem, ale odwaliłem kasiane, stary. No skoro już te kosy sprzedałem, to chodźmy na kontrola i spróbujmy zrobić ciut lepsze kosy. 39% na flipa i na talona. Czy moje szczęście dzisiaj jest wyczerpane już maksymalnie? No na szczęście nie. 3000 zł, stary. Przypomnę, miałem 500 zł w pewnym momencie. Jedna skrzynka oczywiście kosztowała 10 zł. Challenge, myślę, że jak najbardziej wykonany. Ja wam dziękuję za oglądanie.